W zadaniu 29 mamy dany prostopadłościan, który w podstawie ma kwadrat o krawędzi długości x plus 5, także podpiszmy sobie to od razu na rysunku. Tu mamy x plus 5, no i tutaj także mamy krawędź długości x plus 5. Ponadto wiemy, że wysokość tego prostopadłościanu ma długość 2x plus 4, czyli wysokość sobie podpisujemy 2x plus 4. No a naszym zadaniem jest podanie wzoru na pole powierzchni całkowitej tego prostopadłościanu. Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu wyraża się wzorem 2 razy pole podstawy plus 4 razy pole ściany bocznej w tym przypadku. No bo w podstawie mamy kwadrat, są dwie podstawy na górze i na dole i mamy cztery identyczne ściany boczne, które są prostokątami o wymiarach x plus 5 na 2x plus 4. Czyli nasze pole całkowite, żeby je obliczyć, będziemy musieli wyznaczyć pole podstawy i pole ściany bocznej. Pole podstawy to jest po prostu pole kwadratu o krawędzi x plus 5, czyli wyraża się wzorem x plus 5 podniesione do kwadratu plus 4, no a pole ściany bocznej, ściana boczna z prostokątem o krawędziach x plus 5 oraz 2x plus 4, czyli w tym przypadku jest to po prostu iloczyn długości tych krawędzi, czyli piszemy x plus 5 razy 2x plus 4. No i mamy już gotowy wzór na pole powierzchni całkowitej naszego prostopadłościanu. Musimy go jeszcze teraz doprowadzić do najprostszej postaci, czyli ten nawias podnieść do kwadratu, te dwa nawiasy wymnożyć, dodać jednomiany podobne i będzie zadanie zrobione. Także po kolei zróbmy to. Podniesiemy najpierw ten nawias do kwadratu, x plus 5 do kwadratu, ze wzoru skróconego mnożenia to będzie po prostu x kwadrat plus 10x plus 25. No i dalej mamy plus 4 razy, no i iloczyn tych dwóch nawiasów. X razy 2x to będzie 2x kwadrat. X razy 4 to będzie plus 4x. Dalej mamy plus 5 razy 2x to będzie 10x. 5 razy 4 plus 20. No i teraz wymnażamy liczby przed nawiasami razy nawiasy. 2 razy x kwadrat to będzie 2x kwadrat. 2 razy 10x to będzie plus 20x. 2 razy 25 to będzie plus 50. No i dalej drugi nawias. 4 razy 2x kwadrat to jest 8x kwadrat. 4x plus 10x to jest w sumie 14x. 14x razy 4 to będzie 40, 56x, czyli piszemy dalej plus 56x. No i plus 4 razy 20, czyli plus 80. No i dalej równa się. Dodajemy jednomiany podobne. 2x kwadrat plus 8x kwadrat to w sumie daje 10. X kwadrat, 20x plus 56x to daje 76x, no i 50 plus 80 to jest w sumie 130. No i w ten sposób otrzymaliśmy już wzór uproszczony na pole powierzchni naszego prostopadłościanu.